Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki Święty Tydzień, wprowadzenie biblijno-liturgiczne. Znowu znajdujemy się w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Szczecinie, aby przygotować się do Wielkiego Czwartku. To nasze wprowadzenie w tym trudnym czasie. Trudnym czasie dla całego Kościoła, bo chcemy się duchowo przygotować do liturgii, w której w większości będziemy uczestniczyć tylko poprzez transmisję. Wielki Czwartek, ostatnia wieczerza. Tematyka Wielkiego Czwartku jest tematyką dość złożoną w swoim bogactwie, bo domyślamy się, że żeby zrozumieć to, co się wydarzyło w Wielki Czwartek i co w liturgii Kościoła przeżywamy, musimy dotknąć i tradycji żydowskiej, tradycji uczty paschalnej, tradycji duchowej Starego Testamentu, tradycji zbawczych wydarzeń w historii narodu wybranego. Często dla nas jest to trudne, bo brakuje nam tej katechezy mistagogicznej, wprowadzającej nas w misterium naszej wiary. Dziś na nieszczęście mistagog jest zajęty tysiącami innych spraw i nie ma czasu, czy nie potrafi tej katechezy mistagogicznej przeprowadzić. I dlatego bardzo upraszczamy Wielki Czwartek. Upraszczamy Wielki Czwartek, mówiąc bardzo schematycznie, ustanowienie kapłaństwa, cokolwiek to znaczy, ustanowienie Eucharystii, którą sprowadzamy często do tych dwóch bardzo krótkich zdań słów Pana Jezusa, to jest ciało moje, to jest krew moja, czy mówimy o myciu nóg. Dlatego warto, abyśmy w tym czasie, gdzie jesteśmy w domach, przygotowali się także duchowo do przeżywania tych wielkich tajemnic naszej wiary. Zanim przejdziemy do tekstów biblijnych, może jeszcze jedno takie ogólne wprowadzenie, ważne, bo często te pytania się rodzą, gdy czytamy z uwagą Ewangelii. Chodzi mi o chronologię wydarzeń. Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, opisuje, że Jezus umiera w piątek. Jest to święto Pasch. Natomiast Ewangelia świętego Jana opisuje, że Jezus umiera w piątek, ale jest to Wigilia Paschy. Pascha jest obchodzona w sobotę. Czyli Jezus umiera wtedy, kiedy w świątyni jerozolimskiej są zabijane baranki paschalne przeznaczone na ucztę paschalną, która dopiero się odbędzie. Mamy taką podpowiedź w Ewangelii świętego Jana. Przypomnijmy sobie, w procesie Jezusa przed Piłatem jest mowa wyraźnie, że był to dzień przygotowania Paschy. Żydzi nie wchodzą z tego powodu do pretorium, aby się nie skalać, lecz żeby móc spożywać Paschę. No właśnie, Ewangelie synoptyczne opisują wieczerzę jaką? Paschalną czy prepaschalną? I szczerze mówiąc, nie rozwiążemy tego problemu. Naukowcy się spierają, są równo podzieleni, jedni uważają jedno, drudzy drugie. I wydaje się być to problem nie do rozwiązania, choć problem jest ważny, bo rzeczywiście nadaje światło tym wydarzeniom, o których zaraz będziemy czytać z Ewangelii świętego Mateusza. A rozwiążemy my ten problem dla nas w sposób dość oczywisty. Powiedzmy sobie jasno, Ewangelie synoptyczne opisują chronologię wydarzeń historycznych, natomiast Ewangelia świętego Jana opisuje chronologię teologiczną. W Biblii mamy cztery opisy ustanowienia Eucharystii. Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i pierwszy list do Koryntian. W Ewangelii świętego Jana znajdziemy opis ostatniej wieczerzy. Zobaczmy jasno i powiedzmy sobie, że Ewangelie opisują ustanowienie Eucharystii, a nie opisują ucztę Paschy żydowskiej. Nie ma więc mowy o baranku paschalnym, o gorzkich ziołach, o haggadzie, ale znajdziemy pewne elementy
uczty żydowskiej, paschalnej. Te elementy w pewnym sensie niektórych drażniły, jak na przykład w Ewangelii świętego Łukasza jest mowa o kielichu paschalnym. I w wielu manuskryptach te wersety są wykreślane, żeby nie mieszać wiernym w głowach, że jest jakiś jeszcze trzeci kielich czy inny kielich, bo nie znano wtedy może dobrze tej tradycji żydowskiej. Za chwilę przeczytamy sobie tekst z Mateusza. W liturgii wieczornej Wielki Czwartek czytamy Ewangelii świętego Jana, a więc dobrze, że weźmiemy tekst Mateusza, mamy rok Mateusza. Jeszcze zanim usłyszymy ten tekst, zobaczmy, że podobnie jak Marek, Mateusz mówi o przygotowaniu uczty paschalnej i o samej uczcie. Są dwa elementy, ujawnienie zdrajcy i ustanowienie Eucharystii. Ewangelia świętego Łukasza opisuje troszkę inaczej, mówi o przygotowaniu Paschy, o ustanowieniu Eucharystii w pierwszej kolejności. Potem jest zapowiedź zdrady, spór o pierwszeństwo, jest zapowiedź losu Piotra i Jezus uprzedza czas próby, który czeka wspólnotę Kościoła. A więc zacznijmy może od lektury tekstu. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 26, wersety 17-30. W pierwszy dzień wrześników uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną. On odpowiedział, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, mój czas jest bliski, u ciebie będę obchodził Paschę z moimi uczniami. Uczniowie wykonali to polecenie Jezusa i przygotowali Paschę. Gdy nastał wieczór, on i 12 zajęli miejsce przy stole. Kiedy jedli, powiedział, zaprawdę zapewniam was, jeden z was mnie wyda. Oni bardzo tym przygnębili, pytali jeden po drugim, chyba nie ja, Panie. On odpowiedział, wyda mnie ten, który zanurzył ze mną rękę w misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, żeby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, zapytał, chyba nie ja, Rabbi. On mu odpowiedział, sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział, pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem krew przymierza, która za wielu jest wylana na odpuszczenie grzechów. A mówię wam, że odtąd nie będę już więcej pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do dnia, kiedy będę go pił z wami nowy w królestwie mojego Ojca. I gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Tak mówi tekst Ewangelii świętego Mateusza. Mamy jasny kontekst. Uczniowie pytają Jezusa, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną. Tę wieczerzę, pamiętamy, trzeba spożyć w obrębie Jerozolimy. Jezus daje wskazówki o znanym człowieku i uczniowie idą, by przygotować Paschę. Potem słyszymy, że jest wieczór. Tę ucztę paschalną trzeba było sprawować wieczorem. Jest mowa, że on i 12 zasiedli do stołu. To sformułowanie Jezus i 12 nie mówi, że w czasie ostatniej wieczerzy byli wyłącznie Jezus i 12. Jest to określenie nie ekskluzywne, ale inkluzywne. Oczywiście były i kobiety, były dzieci, były żony apostołów i uczniów. Dobrze wiemy, że w tym rytuale wieczerzy paschalnej rola dziecka była bardzo ważna, bo on zadawał pytanie podstawowe, dlaczego tę noc spędzamy w ten, a nie inny sposób. I ojciec, głowa rodziny, czy Jezus jako ten, który stał na czele nowej rodziny, wyjaśniał znaczenie tej nocy. I dlatego, gdy mówimy, że
muszą być tylko Jezus i 12, bo Jezus ustanowił kapłaństwo, może warto przypomnieć sobie słowa listu do Hebrajczyków, który mówi, że Jezus jest jedynym i wiecznym kapłanem. Już nawet my w katechizmie używamy, że jest sakrament nie kapłaństwa, ale sakrament święceń. Jezus nie wyświęca wszystkich, którzy byli obecni w Wieczerniku, nie wyświęca się wszystkich, którzy są obecni w Kościele na liturgii święceń, prezbiteratu, ale wyświęca się wybranych mężczyzn. A więc proszę się nie martwić i podczas wieczerzy paschalnej był Jezus, 12 i cała plejada uczniów i uczennic Jezusa. Dalej jest mowa o tym, że jedli, bo jest to uczta paschalna, która miała swój schemat, rytuał. Były modlitwy, były błogosławieństwa, krótkie, bo tych błogosławieństw było bardzo dużo. Była, nazwijmy to, katecheza, czyli haggada. Były, co wiemy, 4 kielichy wina. Tak na marginesie pamiętamy z Ewangelii świętego Jana, gdy Judasz wychodzi, uczniowie myśleli, że idzie dać jałmużnę. W tym czasie dawano jałmużnę, bo każdy Żyd miał prawo do tych 4 kielichów wina, nawet ten najbiedniejszy, na którego nie było na nic stać, miał prawo do tego wina i ten gest jałmużny w czasie świąt był bardzo ważny. A propos tych kielichów wina, już wspomniałem, Ewangelia świętego Łukasza wymienia ten jeden z 4 kielichów paschalnych, mówiąc, weźcie go i podzielcie między siebie, mówi Jezus do swoich uczniów. Były też gorzkie potrawy, był chleb. I podczas tej wieczerzy gdy uczniowie jedli do syta, każdy według swojego apetytu, gdy pili, rozmawiali, Jezus wybiera 2 momenty, by ustanowić Eucharystię. Wybiera moment początkowy, gdzie było błogosławieństwo chleba i wybiera moment końcowy, ten kielich ostatni, który był błogosławiony. I na początku uczty paschalnej widzimy, że Jezus bierze chleb, odmawia modlitwę uwielbienia, czy modlitwę błogosławieństwa. Oczywiście to nie było błogosławienie chleba, tylko błogosławienie Boga oczywiście. Eulogezas, czyli od czasownika eulogein, łamie i daje uczniom, wypowiadając słowa, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. I drugi moment, który wybiera Jezus na zakończenie uczty, Łukasz i święty Paweł w liście do Koryntian dopisują, że stało się to po wieczerzy, bierze kielich, odmawia modlitwę dziękczynną, eucharistezas, czyli od czasownika eucharistein, wypowiada słowa, wypijcie wszyscy, to jest moja krew przymierza, wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. 2 uwagi do tych słów, mianowicie jest mowa o krwi przymierza, jest to nowe i ostateczne przymierze, pamiętamy z Księgi Wyjścia, 24 rozdział, przymierze na Synaju po wyzwoleniu narodu wybranego z niewoli egipskiej. Lud pokropiony krwią, ołtarz i lud deklarował, że wypełni wszystkie nakazy prawa. Tutaj to Bóg deklaruje, na zawsze będzie ze swoim ludem i ta krew jest na odpuszczenie grzechów. Jeszcze jedna uwaga do tych słów. Jest mowa, że wszyscy wypijcie i krew jest wylana za wielu. Też zwróćmy na to uwagę, że wielu to nie jest przeciwieństwo wszystkich. Znamy to też z naszego języka polskiego. To, co się dokonało w Wieczerniku w sposób mistyczny, za chwilę dopełni się na Kalwarii. Jezus wyda swoje ciało i przeleje całą swoją krew, by ostatecznie wyzwolić ludzi z przekleństwa grzechu. I dalej słyszymy, że po odśpiewaniu hymnu, był to Hallel,
czyli psalmy 113, 114, 115, 116, 117 i 118. Widzimy, że ta uczta paschalna była bardzo długa. Ewangelia świętego Jana mówi, że Judasz wychodził z wieczernika, była noc. I ten hallel śpiewano na zakończenie uczty paschalnej. Jezus udaje się na Górę Oliwną. Góra Oliwna była w obrębie Jerozolimy. Jeszcze raz zwierzmy te nasze uwagi. Mianowicie jesteśmy w kontekście uczty paschalnej, która była celebrowana na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. Ta uczta corocznie była wspomnieniem, aktualizacją tego, co się dokonało w Egipcie. Żydzi mówili, choć to już było kolejne pokolenie, nas Bóg wyzwolił z niewoli egipskiej. Bo ta interwencja Boga i przymierze, które Bóg zawarł z narodem na Synaju, to wydarzenie fundamentalne, które tworzy tożsamość narodu wybranego. I podczas tej uczty paschalnej Jezus ustanawia Eucharystię, która uobecnia tajemnicę Jezusowej Paschy, ostatecznego przymierza, które dopełnia się na Kalwarii, które będziemy świętować w Wielki Piątek. Jezus zostawia nam swoje ciało i swoją krew, pozostaje z nami jako pokarm i napój, jako ten, który za nas umarł, by dać nam zbawienie, nową i ostateczną relację z Bogiem. Na koniec chciałbym zostawić kilka myśli, które pozwolą nam zastanowić się, jak my mamy przeżyć ten Wielki Czwartek. Pamiętamy, że w Ewangelii świętego Łukasza w 22 rozdziale i w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale Jezus dodaje słowa: czyńcie to na moją pamiątkę. Te słowa też mamy w liturgii mszy świętej. Może warto się zapytać, ten nakaz kogo dotyczy? Księży, którzy stoją przy ołtarzu, czy dotyczy całej wspólnoty Kościoła? Zobaczmy, że modlitwa eucharystyczna, którą dobrze znamy, używana podczas każdej mszy świętej, w pewnym momencie mamy aklamację. Tak na marginesie, w mszale języka niemieckiego do tej aklamacji zachęca diakon, wołając: oto wielka tajemnica wiary. I w pewnym momencie właśnie niecierpliwi wierni, niejako przerywając modlitwę celebransa, wołają: głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. A więc może zapytajmy się też, co to znaczy i w jaki sposób głosimy śmierć Twoją, Panie, w jaki sposób wyznajemy Jego zmartwychwstanie i w jaki sposób oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Bo mamy to głośno wypowiadać podczas mszy świętej, ale te słowa mają stać się naszym chrześcijańskim życiem. Żeby jeszcze pomóc nam w odpowiedzi na te pytania, czyńcie to na moją pamiątkę, jak ja mam to czynić na pamiątkę Jezusa i co to znaczy głosić, wyznawać i oczekiwać, niech pomogą nam słowa Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, Soboru Watykańskiego II. W rozdziale, który mówi o ludzie Bożym, w 10 punkcie jest mowa o kapłaństwie powszechnym wiernych i o kapłaństwie urzędowym i hierarchicznym. Jedno zdanie z tego tekstu, które na pewno nam pomoże w naszym przygotowaniu. Kapłan urzędowy mianowicie, dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa in persona Christi ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu, wierni zaś na mocy swojego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. Wierni współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii, a więc śmiało w skrytości serca możemy powiedzieć, gdy idziemy na mszę świętą, że idziemy ją koncelebrować. Amen.